Cześć! W tym odcinku pokażę, jak skonfigurować do połączenia z internetem router Alcatel Link Hub LTE. Zaczynajmy! Zanim włączysz router, włóż do niego kartę SIM. Następnie podłącz zasilacz i poczekaj, aż router uruchomi się. Może to chwilę potrwać. Na spodzie znajdziesz naklejkę, na której sprawdzisz m.in. nazwę sieci Wi-Fi i hasło do niej oraz adres IP urządzenia i domyślne hasło logowania do panelu administracyjnego. Przejdźmy zatem do konfiguracji. Wybierz nazwę sieci odczytaną z naklejki i wpisz hasło. Jeśli zobaczysz komunikat, że można połączyć się używając przycisku WPS, to wciśnij go na około 2-3 sekundy na routerze i poczekaj chwilę. Kiedy komputer połączy się z routerem, otwórz w przeglądarce stronę konfiguracyjną, czyli 192.168.1.1. Wpisz domyślne hasło do routera i kliknij Logowanie. Przy pierwszym logowaniu zmień domyślne hasło. Wpisz obecne, a potem dwukrotnie wymyślone przez siebie. Kliknij Zastosuj. Teraz przejdź na zakładkę Status i kliknij w ten przycisk. Wpisz kod PIN do karty SIM, zaznacz ten checkbox i kliknij Zastosuj. Router zapisze ustawienia i gotowe. Od tej chwili możesz korzystać z internetu. Jeśli będziesz chciał zmienić z czasem jakieś ustawienia w routerze, wystarczy, że wejdziesz na stronę 192.168.1.1 i wpiszesz ustalone wcześniej hasło. I w tym odcinku to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.